Szczęść Boże, dzisiaj kilka minut o Antychryście. Zapraszam do obejrzenia. Temat Antychrysta ostatnio jest bardzo popularny i myślę, że warto kilka minut poświęcić, żeby. Zapoznać się z tym, co Pismo Święte ma nam do powiedzenia. Ja nie będę się odnosił do żadnych objawień, nawet tych zatwierdzonych, tylko odniosę się do treści Pisma Świętego. Pierwsza rzecz, która, którą należy podkreślić, to fakt, że słowo, samo słowo Antychryst, Antychrystos, pojawia się tylko i wyłącznie w pierwszym i drugim liście Świętego Jana. Nie pojawia się ani w, w Apokalipsie, ani w innych fragmentach Pisma Świętego. Jak święty Jan rozumie to słowo? Dla niego, mówiąc tak, już najkrócej na ogólnie, to są po prostu heretycy. Wiemy, że już pod koniec I wieku już byli słynni doketyści, już gnostycy byli, i dla niego to są po prostu osoby, które wyszły z chrześcijańskich, ale które nosią herezję, mówiąc krótko. I wiemy z pozostałych też fragmentów Pisma Świętego, że to, co mamy w Ewangelii Mateusza, że, że pojawią się różnych Chrystusi, czyli będzie wielu takich fałszywych nauczycieli w ciągu wieków, ale zbierając poszczególne fragmenty z Pisma Świętego, zauważamy, że szczególnie tutaj właśnie teksty Apokalipsy ukazują nam, że zło będzie z czasem stawało się coraz silniejsze. Aż do momentu, kiedy osiągnie swoje apogeum. I ten moment tego apogeum sił i potęg zła, to będzie moment, w którym wyjdzie właśnie ze wspólnoty chrześcijańskiej jakiś lider religijny, który będzie przewodził wspólnotę chrześcijańską, a okaże się fałszywym prorokiem. I to będzie rzeczywiście największy czas, czas ucisku. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie będą nie tylko z zewnątrz atakowani, ale również i z wewnątrz, że właśnie ta osoba, która miałaby przewodzić nimi, która miałaby być wsparciem dla chrześcijan, również on będzie walczył z nimi. Dlatego będzie to czas niezmiernie trudny dla osób wierzących. Ja będę się odnosił przede wszystkim do jakich treści? Do księgi Daniela, do części apokaliptycznej, do to są rozdziały od 7 do 12. Do Ewangelii synoptycznych to są Mateusza, Marka i Łukasza, do drugiego listu, do Tesaloniczan i do Apokalipsy, do rozdziału 13, w którym pojawiają się właśnie dwie bestie. Nie będę czytał całego tekstu, każdy z Was Pismo Święte z pewnością ma i możecie przeczytać sobie cały ten 13 rozdział, myślę tutaj od rozdziału pierwszego, wersetu 1 do 18. I tam mamy dwie bestie. Pierwsza, która wychodzi z morza, i później drugą bestię, która wychodzi z ziemi. I teraz, żeby zrozumieć, kim są te bestie, jest konieczne, aby odnieść się do Księgi Daniela, ponieważ w tych rozdziałach od 7 do 12 pojawiają się cztery bestie. I te cztery bestie mają wygląd zwierząt. Pierwsza ma wygląd lwa, druga niedźwiedzia, trzecia pantery. Natomiast czwarta bestia wyróżnia się swoim wyglądem i swoimi cechami. Jest określona jako okropna i przerażająca o nadzwyczajne sile. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii. Tak Mamy siódmy rozdział, siódmy werset w księdze Daniela. I teraz znaczenie tych czterech bestii. W Apokalipsie nie mamy wyjaśnienia, kim są te bestie, ale już w księdze Daniela tak. Ponieważ sam autor pisze, że te wielkie bestie w liczbie czterech to czterech królów, którzy powstaną na ziemi. Czwarta bestia jednak zostaje ukazana jako król wyjątkowy, ponieważ opisuje ją autor jako w ten sposób. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi różne od wszystkich. Pochłonie ono całą ziemię, podepczy ją i zetrze. a więc Mamy trzy bestie, które oznaczają królów ziemskich, i mamy jakąś czwartą bestię, wyjątkowo straszną. Jakiś wyjątkowy król. I teraz powracając do tekstu Apokalipsy, zauważamy, że pierwsza bestia nosi w sobie cechy pierwszych trzech bestii z księgi Daniela, ponieważ takie słowa znajdujemy w księdze Apokalipsy, właśnie w tym trzynastym rozdziale. Bestia, którą widziałem była podobna do pantery, łapy jej, jakby łapy niedźwiedzia, paszcza jej, jakby paszcza lwa. A zatem pierwsza bestia przedstawia władców tego świata, należących do szatana, ponieważ jest napisane smog dał jej swą moc, smog wiemy, że w Apokalipsie to jest szatan, smog dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. Natomiast druga bestia odpowiada tej czwartej, Bestii. Mają wspólne, wiele wspólnych charakterystyk, cech. I druga bestia w Księdze Apokalipsy, należy tutaj to podkreślić, to fałszywy prorok, jak to się dowiadujemy z innych fragmentów Księgi Apokalipsy. I ten fałszywy prorok, ta druga bestia, będzie w, ściśle współpracowała z pierwszą bestią. Będzie, jak to jest napisane... W Apokalipsie i całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje ta, ta, ta druga bestia i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, a zatem jest ścisła współpraca między nimi i to można by, tą rzeczywistość dopiero można określić jako, że to jest antychryst. Czyli to nie jest jeden człowiek, to jest cała ta rzeczywistość właśnie te dwie bestie. Królowie należący, władcy należący do szatana i fałszywy prorok, który jest w ścisłej relacji z tymi władcami. To jest, to jest właśnie Antychryst. Czyli to nie jest jeden człowiek, tylko że to jest pewna złożona rzeczywistość. Nie? I co się jeszcze tam dowiadujemy? Że w księdze Daniela mamy do, dodatkową informację o tym, że władca, który jest przedstawiony jako ta czwarta bestia, że on utrwali na krótki czas przemierze dla wielu. I w konsekwencji, jak się wydaje, z tego układu zostaje powstrzymana codzienna ofiara, która była składana w świątyni, a sama świątynia będzie zbezczeszczona, jak to czytamy w księdze Daniela. Utrwali ją przymierze dla wielu w ciągu jednego tygodnia, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pokarmowa. Na skrzydle zaś świątyni będzie ochyda ziejąca pustką, i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Jak wiemy, codzienna ofiara, bo oczywiście autor księgi Daniela, on odnosi się do czasów mu współczesnych, to jest drugi wiek przed Chrystusem, i na bazie tego przedstawia nam również czasy ostateczne. Dlatego ta lektura nie jest łatwa. Podobnie robi święty Jan. On na bazie czasów jemu współczesnych maluje nam, przedstawia nam. Czasy ostateczne. I tutaj trzeba pamiętać, że właśnie w II wieku przed Chrystusem rzeczywiście została powstrzymana ofiara stała, bo po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi odbudowali świątynię i w roku 515 została, nastąpiła rekonsekracja w świątyni. I od tego czasu Żydzi składali w świątyni tak zwaną ofiarę tamit, która po hebrajsku tamit znaczy zawsze. I ją, ją składali dwa razy dziennie, aż do roku, właśnie, do roku 167, kiedy Antioch Epiphanes IV, król Seleucydów, sprofanował to miejsce, ponieważ na miejscu, gdzie był ołtarz całopalny, gdzie składali te ofiary, on zbudował ołtarz Zeusa Olimpijskiego, jak możemy przeczytać w różnych komentarzach. I ołtarz ten będzie określany przez autorów biblijnych jako ochyda spusteszenia czy ohyda żyjąca pustką, po hebrajsku shikucim meshomem. Tutaj należy również dodać, co jest bardzo ważne, że autor, autor aż cztery razy to podkreśla, że świątynia zostanie sprofanowana, spra, ponieważ zostanie wprowadzony kult pogański, to jest, można by najkrócej tak określić, na czym polega Profanację, właśnie, że zostanie wprowadzony kult pogański w miejscu, gdzie była oddawana cześć Bogu poprzez te ofiary, składane codziennie. A druga rzecz, że to, że ta ofiara zostanie wstrzymana, jest to cztery razy podkreślone w księdze Daniela. A więc autorowi wyraźnie zależy na tym, żeby to nie umknęło y, 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 czytelnikowi. Jest konieczne, abyśmy zadali sobie pytanie. O jakiej ofierze mówi tutaj autor Księgi Daniela, mając na myśli czasy ostateczne i jest tu konieczne, abyśmy się zwrócili do listu do Hebrajczyków. Jest to list napisany do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, w których jest właśnie między innymi poruszony temat ofiar, gdzie jest napisane, w odniesieniu do tych ofiar, które były składane w świątyni, że Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozów usuwała grzechy. I autor podkreśla, że właśnie tylko ta jedyna ofiara, którą złożył Jezus Chrystus na krzyżu, to jest ta doskonała ofiara, która zgładziła nasze grzechy i ona jest dla nas bezcenna, to jest właśnie to nowe przymierze. Jak wiemy, Nowy Testament, Stary Testament, z łaciny Antykum Testamentu, Nowym Testamentum, no to właśnie Nowym Testamentum, co oznacza po polsku Nowe Przymierze, odnosi się do Przymierza, który Jezus zawarł na krzyżu. I, e, i to jest Eucharystia, właśnie, kiedy my, celebrując Eucharystię, nie żebyśmy składali nową ofiarę, ale właśnie uobecniamy ofiarę, którą Jezus złożył na krzyżu. I karmimy się ciałem i krwią Chrystusa, bo tak jak powiedział to Jezus w Ewangelii Jana, kto nie spożywa ciała mego, nie spożywa krwi i nie ma życia w sobie. Jezus udziela nam swoje życie, życie wieczne, właśnie tym, którzy, którzy przyjmują Eucharystię. I to jest tak, dlatego to jest największy skarb Kościoła też. To sam Jezus Chrystus. Jak to czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. I e, jeżeli mówimy o stałej ofierze, w odniesieniu do tego, co zostało powiedziane wcześniej, to oczywiście możemy tu tylko mieć i wyłącznie na myśli Eucharystię. A więc znakiem takiej obecności Atycharysta na ziemi, ewidentnym, to będzie właśnie e, usunięcie Eucharystii. To będzie eliminacja Eucharystii, być może przez jakąś nową liturgię. I będzie to wówczas czas, kiedy świątynia stanie się ohydą spustoszenia. I jak to wynika z treści drugiego listu do Tesalonicza, będzie to człowiek, który będzie piastował najwyższy urząd w kościele, skoro zostaje określony jako człowiek, który zasiądzie w świątyni Boga. Będzie to jednak człowiek, który będzie całkowicie na usługach władców tego świata właśnie tej pierwszej bestii. I co więcej, autor Tesaloniczan określa, że on będzie dowodził już sam z Bogiem. Żeby zrozumieć co to oznacza, to trzeba nam się odnieść do księgi rodzaju do trzeciego rozdziału, gdzie pamiętamy te słowa węża skierowane do Ewy, ta pokusa, tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Kiedy namawiał ją właśnie do tego, aby zerwała owoc poznania drzewa dobra i zła z drzewa poznania dobra i zła. Są różne interpretacje tego tekstu, to znaczy, jak należy rozumieć to drzewo poznania dobra i zła, ale ta najpopularniejsza mówi właśnie o tym, że to jest ta wielka pokusa, aby samemu decydować, co jest dobre, a co jest złe, samemu niejako ustalać Własne, własny dekalog, chciałby się powiedzieć, a więc będzie to osoba, która będzie próbowała zmienić prawo Boże i potwierdzenie tego znajdujemy w księdze Daniela, gdzie jest napisane, że ta czwarta bestia będzie zamierzał zmienić święta i prawo Boże, a święci będą wydani w Jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Więc widzimy wyraźnie tutaj, że e, autor e, Biblii, nie jeden, to autorzy Biblii ukazuje nam e, te czasy ostatecznie jako pewnego rodzaju apogeum zła, kiedy zło e, no, osiągnie swoje szczyty i chyba będzie na tyle silne, że będzie się wydawało, iż osiągnęło pełny sukces. To znaczy, że zło, zło zwyciężyło, dobro przegrało, że będzie można taką do takiej konkluzji fatalnej dojść, bo ciągle trzeba pamiętać, że tu jest jeszcze wielokrotnie podkreślone, że ten fałszywy prorok będzie walczył ze świętymi i zwycięży ich, i zwycięży ich, odniesie on sukces w swoich działania i dozna powodzenia. Czytamy w księdze Daniela, i wielu wiernych ulegnie jego oszustwom, czytamy w drugim liście do Tesaloniczan więc ta wizja na no, wydaje się być na wskroś pesymistyczna ale jednak y, trzeba czytać do końca bo jednak y, ostatecznie y, wszystkie fragmenty Pisma Świętego mówią o tym że przyszłość jednak należy do ludzi wiernych Bogu że ten świat y, y, czy zło w tym świecie zostanie y, wyeliminowane zupełnie że Pan Bóg przygotowuje nam nowy świat Nowe niebo, o którym czytamy w Apokalipsie, a Antychryst, czyli Pierwsza Bestia i Fałszywy Prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognia, jak to czytamy w Apokalipsie, wraz z wszystkimi tymi, którzy nie dochowali wierności Bogu. Więc y, będzie jakieś ostateczne rozliczenie, i ci wszyscy, którzy wytrwają przy Bogu, y, y, Pan Bóg sam y, ich ocali, Pan Bóg sam się nimi zajmie, dlatego też nie wolno y, ulegać. Lękowi i się poddawać. Jesteśmy wystawiani na różne próby w naszym życiu, ale właśnie Pan Bóg nas wspomaga. Szczególnie myślę, właśnie tutaj mam na myśli Maryję, która na pewno jest ogromną pomocą dla nas wszystkich i, i trzeba z tej pomocy korzystać. Maryja chce być blisko nas, chce nas wspomagać. I nam, nam dopomóc w dojściu szczęśliwego do Królestwa Bożego. Dlatego też bądźmy czujni, ale z drugiej strony też nie dajmy się zastraszyć. Jezus jest Panem, nikt nie jest ponad nim. Dlatego też, nawet jeśli będzie ciężko, to bądźmy wierni Bogu i prośmy prosimy Pana Boga o odwagę, o siłę, żebyśmy wytrwali aż do samego końca.